Wieczór WTK, Monika Kubiaczyk, witam się z Państwem i zapraszam na cotygodniową dawkę informacji prawnych. W wyniku przyjęcia przez Sejm tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku wprowadzono liczne zmiany, o których teraz opowie nam doktor nauk prawnych Marcin Juwa. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich. W takim razie jakie nowe rozwiązania wprowadzono w zakresie ulgi i dofinansowań dla przedsiębiorców? Tarcza tak zwana 3.0 wprowadziła dla mikro, średnich oraz małych firm pewne rozwiązania, z których będą mogły skorzystać. Z Polskiego Funduszu Rozwoju. Finansowanie to jest przede wszystkim przeznaczone dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót i suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro. To jest jak gdyby jedna pula. Druga pula to jest dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego obrót nie przekracza 50 milionów euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. Trzecia pula przeznaczona dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczy w przypadku sprzedaży co najmniej o 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutym 2020 w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek choroby COVID-19. Dodatkowym warunkiem jest też, aby móc gdyby spełnić to przedsiębiorstwo, nie zostało otwarte żadne postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne. Oczywiście beneficjent korzystający ze wsparcia finansowego w ramach tego programu musi posiadać rezydencję podatkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i musi rozliczać podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium RP. Istotnym jest również, ażeby przedsiębiorstwo na dzień 31 grudnia 2019 lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegało z płatnościami podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, przy czym rozłożenie na raty lub raty na jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość. W ramach tego programu Polski Fundusz Rozwoju może przyznać przedsiębiorcom subwencje zwrotne. A czy wiadomo na co, czy ustawa wskazuje, na co taka subwencja ma być przeznaczona? Tak, wskazuje. Oczywiście subwencje mogą zostać przeznaczone, czy mają zostać przeznaczone po pierwsze, przede wszystkim na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie, przejęcie w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy. To jest pierwsze przeznaczenie. Drugie, przeterminową spłatę kredytów do maksymalnej wartości 25% wartości pożyczki, czyli na to przedsiębiorca również może przeznaczyć taką subwencję. Dalej, przeterminową spłatę kredytów do maksymalnej wartości 20% pożyczki, to co wspomniałem, potem rozliczenie z podmiotami powiązanymi, przy czym zakazane jest przeznaczenie środków subwencji na płatności do właściciela oraz osób do podmiotów z podmiotami z właścicielem powiązanymi. No to oczywiście rodzi tutaj jak najbardziej daleko idące obawy, no bo jeżeli ktoś ma firmę i ta firma jest powiązana rodzinnie z inną, no to tutaj możemy mieć problem, nie będziemy mogli tych zobowiązań pokrywać. Więc tutaj faktycznie jest to pewien zgrzyt. Warunki przede wszystkim również, na jakich będzie następował zwrot takich subwencji, szczególne warunki tego wsparcia zobowiązują beneficjenta programu, który określać będzie umowa subwencji, to znaczy, którą Polski Fundusz Rozwoju będzie zawierał indywidualnie z każdym przedsiębiorcą. Czy będą to umowy zawierane odrębnie? Procedura przyznawania takiego wsparcia ma być w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych, np. banków, z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez beneficjenta programu. A na jakich warunkach będzie następował zwrot takich subwencji? Czy to też będzie zawarte w tych poszczególnych umowach? Czy to jest jakoś odgórnie narzucone i wiadome? To znaczy, tak jak wspomniałem, ta procedura będzie w szczególności realizowana za pośrednictwem różnych kanałów, na przykład banków. I ona oczywiście będzie, Fundusz Rozwoju będzie zawierał indywidualnie z każdym przedsiębiorcą, czyli nie będzie to sztampowa, nie będzie to jakaś jednolita forma, będą to poszczególne umowy, które fundusz będzie zawierał z przedsiębiorcami. A wiadomo, jakie są widełki, że tak powiem, maksymalne, na przykład wysokość udzielanego wsparcia finansowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? Tak, to znaczy ustawodawca w tym przypadku uzależnił wielkość kwoty subwencji w ramach tego programu do różnych czynników. Przepraszam. I tak jeżeli chodzi o mikrofirmy, na przykład jest to kwota subwencji odliczana będzie jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji. Natomiast kwota bazowa subwencji zwrotnej uzależniona będzie od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy.
To jest jeden element. Jeżeli chodzi o małe i średnie firmy, to maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach pomocy programu wsparcia finansowego jest określona procentowo w relacji poziomu przychodów osiąganych w 2019 roku. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów wskutek COVID-19. A co się zmieni, jeżeli chodzi o pomoc dla osób samozatrudnionych w tarczy 3.0? Jeżeli chodzi o osoby samozatrudnione, to znaczy ze świadczenia postojowego tak zwanego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą, którzy rozpoczęli jej prowadzenie przed 1 kwietnia 2020, czy to jest warunek. Ponadto umożliwiono skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym na własne ubezpieczenie w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300% proponowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku, ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 nie był wyższy niż 7 tysięcy złotych. No to jest oczywiście znowu dyskusyjne, tak, no bo o ile przychód i dochód, czyli nasze koszty prowadzenia działalności gospodarczej mogą być wyzerowane, dochodu nie będziemy mieli tyle, to nam się wtedy należy. Jeżeli będą wyższe, niestety już nie możemy z tego tytułu skorzystać. Ponadto wprowadzenie uproszczenia również w sposobie zawierania umów o dofinansowanie sprawek dotyczących udzielenia wsparcia, o którym mowa w ustawie, w szczególności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 poprzez uznanie podpisu zaufanego za równoważny co do skutków prawnych z podpisem własnoręcznym. To jeżeli chodzi o osoby samozatrudnione, a czy coś zmieni się dla pracowników, którzy opiekują się dziećmi? Tak, również się zmieni w tym związku z planowanym przedłużeniem zamknięcia żłobków, przedszkoli oraz szkół i innych placówek oświatowych do dnia 24 maja. Tak jest na dzień dzisiejszy. Rodzice opiekujący się dziećmi będą mogły skorzystać z dłuższego dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on w wymiarze do 14 dni ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Do okresu tych 14 dni nie wlicza się dotychczas wykorzystywanego dodatkowego okresu zasiłku opiekuńczego. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego. A czy tarcza 3.0 zmienia coś, jeżeli chodzi o prawo pracy i może też inne gałęzie prawa niż prawo pracy? Tak, to znaczy tarcza 3.0 zakłada zmiany w prawie między innymi cywilnym. Znaczy nowelizacja tutaj w tym przypadku zakłada wprowadzenie sankcji nieważności umów tak zwanych przewłaszczenia na zabezpieczeniu nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta i w przypadku, gdy wartość przenoszonej własności nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczonych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych, powiększony o zwłokę odsetek maksymalnych za zwłokę od tej wartości za okres 24 miesięcy lub wartości zabezpieczonych tą nieruchomością roszczeń. Zawarcie tej umowy nie zostało przez dokonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę. Ustawodawca również wychodzi z założenia, że w momencie zagrożenia utraty płynności finansowej może nastąpić wzrost aktywności nieuczciwych pożyczkodawców. Tacy pożyczkodawcy, którzy potencjalnie mogą zyskać na tym przepisie, to osoby wykluczone z możliwości zaciągania kredytów bankowych i najczęściej również legalnie działających sektora pożyczek parabankowych. Zmianie także ulegają zasady licytacji nieruchomości. Znaczy termin licytacji takiego lokalu mieszkalnego w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, ma być wyznaczony na wniosek wierzyciela. Natomiast wierzyciel byłby uprawniony do złożenia rzeczonego wniosku wyłącznie w przypadku, w którym wysokość egzekwowanej należności głównej stanowiłaby co najmniej równowartość 1/20 sumy oszacowania. Doktor nauk prawnych Marcin Jówa był Państwa i moim gościem. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Mecenas będzie również naszym gościem równo za tydzień. Zapraszam Państwa już teraz na tę rozmowę, a tymczasem życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.